Hejka, witamy się z wami w najnowszym odcinku Ślubów Gwiazd. Będzie, jak czyli, widać, czyli, wesoło. Czyli kogo? No właśnie, będzie wesoło, będzie o miłości, będzie z dystansem i będzie trochę o wspólnej pracy. Będzie. Obiecujecie, że pogadamy sobie dzisiaj od serca? Możemy. Myślę, że tak. Możemy. Umiecie od serca, tak? Robiliście to już kiedyś? Nie. Nie. To będzie ich pierwszy raz. Ty, Piaro. Tak. Ty podobno nie wierzysz w miłość. Tak powiedziałam? No. Nie, może nie tak do końca. Trochę wierzę, ale to zależy. No, jak to z tym jest? No, miłość istnieje na pewno. Tak? A przytrafiła ci się? Przytrafiła mi się z tym oto tutaj człowiekiem. Tylko jakby kiedyś powiedziałam coś takiego w ten deseń, że ważniejsza w związku dla mnie taka przyjaźń chyba wzajemna. I tak jest nadal? Jest. Czy wtedy walnąłaś głupotę? Nie, jest chyba lepiej niż kiedyś. Kiedyś mieliśmy zgrzyty, kłóciliśmy się bardzo często. No. Prowodylem kłótni byłam w głównym stopniu ja. Aha. Tak? Mateusz, potwierdza. Gdybyś mnie kochał, to byś właśnie tego nie potwierdził. Aha, okej. Okay. Czyli nie ma miłości, jednak miałaś rację. No. No dobrze, powiedzcie mi, kto jest szefem w związku, a kto na Instagramie? Mateusz może nie powie. Mateusz powie. Myślę, że po połowie. Jak po połowie? Co ty w ogóle bredzisz? Że troszkę ja jestem szefem w domu i troszkę jestem szefem na Instagramie i tak samo. Ty jesteś na Instagramie nowy, więc na Instagramie na pewno nie jesteś szefem. Nie wierzę. Nie, ja myślę, że 20% Mateusz, a ja 80%. Wszędzie, w każdej dziedzinie życia. Nie. Ja się z tym nie zgodzę. Bo robisz zakupy, tak? No, na przykład. I dajesz mu przestrzeń na mówienie nie. Tak. To też jest bardzo dużo. 10% zakupy, 10% może się wypowiedzieć. Paśka, jesteś idealna. No dobrze, powiedzcie mi, bo w waszym życiu ostatnio nastąpiły spore zmiany i nie mówię tu o trzeciej ciąży. Spożywczej. Od niedawna pracujecie razem. Bo to, co robicie na Instagramie, możemy śmiało nazwać pracą na pełen etat. Tak. Jak wam jest razem w pracy? Tak jak i w domu, i w życiu. No na początku nie było to łatwe, żebyśmy razem patrzyli w jedną stronę pod względem czy scenariuszy, czy pomysłów. Do tej pory ty sobie wszystko wymyślałaś, tak, i sama to realizowałaś. Tak. Tak, to wszystko, Zosia Samosia. Tak, to wszystko było moje, nadal jest zresztą. No i do tej pory jakieś takie mamy w sobie, że mi się coś nie podoba i musi być po mojemu. A Mateusz stoi w szoku po prostu. Czasem stoi też w sukience. Często jak coś nagrywaliśmy i były zgrzyty niesamowite na początku między nami, tak? Bo wszystko robił nie tak, jak ja chciałam. Aha, no właśnie, to był na tyle cierpliwy po prostu, że grzecznie słuchał i poprawiał. Więc to nam dużo dało, że myślę, że szybciej po prostu dało to takie efekty, że no mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy coraz lepsi w tym, co robimy, jakby razem, tak? A nie tylko ja solo. No dobra, Mateusz, jak to jest z Baśką pracować? Powiedz mi, czy ona jest heterą? Szefowa hetera? Nie, myślę, że wszystko to, co robimy, raczej to jest spójne i dogadujemy się w naszych realizacjach. Tak? No ale możesz powiedzieć, że czasami jestem ostra, tak? No tak, no ale wydaje mi się, że wyciągasz wnioski z tego, co czasami brzydko mówiąc powiesz i jest dobrze wtedy. No. No tak, potrafię czasami go przeprosić, jak coś za bardzo krzyknę, nie? Tak? Podczas nagrań, tak. Czyli kładziesz uszy po sobie. Tak, no bo wiem, że niepotrzebne to było, bo finalny efekt, jak później wszystko złożę i zobaczę, to wychodzi super, nie? Ja mam wrażenie, że ta wasza relacja działa tylko dlatego, że on ma jakąś taką anielską cierpliwość do ciebie. Ja to widzę po 3 minutach. Tak. Masz obok siebie anioła. No, jest cierpliwy bardzo. Super! Myślę, że gdyby nie temperament spokojny w sumie Mateusza, to nie wiem, czy nasze małżeństwo wytrwało dalej. No właśnie, tak sobie myślę, że ta wasza wspólna praca to jest taki kolejny etap, że jakby bycie z tobą było największym hardkorem, więc już teraz z tobą pracować to mały pikuś, nie? Ale jakby też po drodze, wiesz, po drodze też zmieniłam i ja swój temperament. Uspokoiłam się znacznie, więc... A
nie chcesz sobie wyobrażać, jak ja kiedyś byłam, nie? No, powiem ci, że chyba nie chcę. No, także nauczyłam się też, dużo mi to dało, że przecież tak naprawdę nie ma większych problemów, więc nie ma się o co denerwować. Po prostu zajęło mi to około 10 lat. Po prostu Basia wydoroślała. No, też mi się tak dojrzałam. No słuchaj, ale Mateusz, powiedz mi, co ty sobie na początku myślałeś o pracy Basi w internecie? Kiedy ona dopiero co zaczynała, kiedy jeszcze nie było tego sukcesu, tylko no wygłupiała się do telefonu. Nawet niedawno Basi przypominałem sytuacje, które się zdarzały, jak robiła zdjęcia różnych rzeczy na trawie w lato. I to dziwnie wyglądało, jak dla mnie. Bo tak naprawdę na początku nie wierzyłem w to wszystko, że to się może tak jakby bardziej rozwinąć. No ale nigdy nie powiedział mi jakiegoś takiego złego słowa, nie? Że co ty robisz? Masz dwójkę małych dzieci, a siedzisz na trawie i robisz zdjęcia produktom. Bo ty miałaś porządną pracę w banku. Tak, tak. I co spowodowało, że zaczęłaś robić te głupoty do internetu? Macierzyństwo. Czyli dostałaś świra o macierzyństwo. Tak, zgłupiałam po prostu, rodziłam dzieci. Nie, to mi dało bardzo dużą siłę tak naprawdę, w pozytywnym. Ja teraz dopiero to wiem. Ale w którym momencie wpadłaś w ogóle na ten pomysł? A ja zacznę może coś nagrywać na ten Instagram. Myślę, ja zawsze to zaznaczałam, że moje bycie w sieci zaczęło się od tego, że czułam się trochę samotna podczas macierzyństwa. A lubiłam być zawsze towarzyską osobą, lubiłam dużo rozmawiać, lubiłam się po prostu bawić życiem, jakkolwiek to brzmi. I zaczęłam próbować po prostu. Na początku oczywiście, że wiązało się to z olbrzymim wstydem przed samą sobą, że po co ja tam cokolwiek mówię, kto to oglądać będzie w ogóle, jaki to jest w tym sens, co ja tam będę mówić, nie? Dzielić się jakby swoimi przemyśleniami, czy życiem i tak dalej. Jaki to w ogóle ma sens? No, okazało się, że ma. Ja zaczynałam też prowadzenie właśnie swoich profili od takiej kategorii mocno beauty, czyli makijaż, skupianie się na pielęgnacji włosów. No ale w końcu wpadłam na pomysł, żeby po prostu, nie wiem, może w jakimś stopniu odgrywać siebie, jakiś taki kabaret po prostu z siebie robić. No. Chociaż oczywiście pierwszy film, który stworzyłam i wstawiłam, to wiązał się z tym, że na pewno będą pisać, że gruba świnia siedzi i gada do stołu, nie? Przy stole. Jeszcze je! Jeszcze je. Jeszcze je. Jeszcze wstydu żre, nie ma. No. Wstydu nie ma. A co najlepsze, my nigdy nie lubiliśmy kabaretów. A co najlepsze, my nigdy nie... Oprócz Igora Kwiatkowskiego i Mariolki, to trzeba zaznaczyć tutaj, no to jego kochamy, tak, całym sercem. A on Mariolki nie znosi już teraz. No, już mu się przejadło, no, jak pewne rzeczy też mi się przejadają. Ale kanapeczki nie. Ale kanapeczki nie, kanapeczki nie. Partnerem odcinka jest Lumene. Polecam. Izabela Janachowska. Powiedziałaś o tym, że to trochę był kabaret o tobie samej, a to było jedno z moich pytań. Ile w tej typiarze jest Basi i ile też jest twojego męża, w twoim mężu na Instagramie? Na ile to jest inspirowane wami, waszym życiem, na ile w tym jest prawdy, a ile to jest jakiejś takiej fantazji, wyobraźni, scenariusza? Jest to tak w 50% przekoloryzowane, nie? Może czasami nieco więcej, jakby też barwa głosu, słówka, których dobieramy, to po prostu no, aż tak nie mówimy do siebie na co dzień. No ale jest coś na pewno, jakby też ja na przykład mam taki temperament, że często krzyczę głośno, odzywam się, mówię głośno i tak dalej, więc żeby fajnie grać, to trzeba wyłączyć wszelkie emocje, wszelki wstyd z siebie i po prostu być sobą, nie wstydzić się głupich min, nie wstydzić się, nie wiem, że źle wyglądam właśnie w kamerze, nie, bo to jest jakby naturalne i to jest najlepsze, co mogłam zrobić dla siebie pod względem tego, co robię na Instagramie, żeby przestać wstydzić się, nie wiem, źle się zachować, źle ułożyć ręce, źle ułożyć stopę. No dobra, ale ty w ostatnim czasie też przeszłaś dużą metamorfozę, no wylaszczyłaś się jak widać na załączonym obrazku. Dziękuję dziękuję. No dlaczego? Praca dalej trwa. Nie podążała tymi kanonami instagramowymi, to może by tego nie było. Jednak chciałaś trochę dobrze wyglądać. Chciałam. Ha!
chciałam od zawsze dobrze wyglądać, nie tylko dla Instagrama, nie? Bo muszę to też zaznaczyć, że jak ważyłam 26 kilo więcej, to jakoś tak nigdy, wiadomo, że patrząc na siebie na przykład nago w lustrze, źle się czułam ze sobą i wszystko po prostu wisiało. Nie wyglądało to ładnie, no umówmy się. A to zapytam Mateusza zaraz. Nie, Mateusz tego też nie widział. Jak patrzyłam na siebie w lustrze często, jak umalowałam się, zadbałam, bo jakby też, no to jest takie też body positive, chociaż mnie zaczął wkurzać trochę ten trend body positive, bo to się troszkę ludziom pomieszało, nie? Bo osoby skrajnie otyłe to nie jest już body positive, tak. To jest choroba po prostu. Tak. Tutaj bardziej chodzi o akceptację tego, jakim jesteś teraz. Ale to nie o to chodzi, że ja już to akceptuję i ja już jestem taka, a inna nie będę. Tylko ja coś nie rozleniwiać i nie być usprawiedliwieniem dla choroby. Tak. I ja coś takiego zrozumiałam, że przecież jakby życie od tego jest, żeby żądać trochę od siebie takiej może lepszości dla samopoczucia, własnego samopoczucia. I jest mi teraz lepiej, jak schudłam ze sobą, bo przede wszystkim już jak kupuję sobie ubrania online, to nie mówię takiego tekstu, jak kiedyś mówiłam, że wiesz co, Mateusz, oni to nie wiem, dla kogo szyją te ubrania, no wszystko jest zaniżone, czy zawyżone, jak to się mówi, zaniżone, no bo jak brałam XL i na mnie nie pasowało, no to była wina producenta, a nie moja, prawda? Więc to jest jakby oczywiście dla mnie. No a teraz jestem w odwrotnej sytuacji. Pierwszy raz w życiu jestem w ogóle w odwrotnej sytuacji, że zamawiam sobie jakiś rozmiar i on jest dla mnie za duży. I ja sobie czyli myślę... Czyli dalej ci producenci nie dają rady. Oho, zrobili to specjalnie. To tak jak byłam dzieckiem i uwielbiałam na przykład jakieś płatki śniadaniowe, to za chwilę wszyscy musieli je mieć i nie było ich w sklepach po prostu później. To teraz jest tak samo. Czyli od dziecka wyznaczałaś trendy. Tak. No niestety, musisz z tym żyć. A macie takie sytuacje, że na ulicy jesteście rozpoznawani przez ludzi? Tak. I właśnie reakcje są zawsze pozytywne, co nas bardzo cieszy. No, nikt nas jeszcze nie opluł, słuchajcie. Nie, no to faktycznie sukces. To faktycznie. No. Super. I lepiej nam się robi zakupy w sklepach spożywczych. Lepiej nam się robi zakupy w sklepach spożywczych. Ale co, jakieś rabaty dostajecie? Nie, jeszcze. Przypuszczają nas w kolejkach. Jezu, bo to Mateusza mnie jeszcze nigdy właśnie nie przepuścił. Ciebie nie przepuścił. No, tak. Tylko jego przepuszczają, lecą na niego te laski na kasie. Lecą na niego laski. Musisz uważać, widzisz, bez sensu go wprowadziłaś do internetu, teraz natomiast musiała... Tak, ja czuję taką zazdrość, jak czytam komentarze i na przykład w pierwszych, w ogóle Mateusza kiedyś mieliśmy zrobić niemego. Aha. Bo pierwszy chyba taki filmik nasz był, że on się w sumie nie odzywał. Dwa pierwsze. Ja mówię, chodź Mateusz, z ciebie zrobimy taką postać. To nam też widzowie podpowiedzieli w dużym kwestii, że ty sobie jesteś, ale ty właściwie to się nic nie odzywasz na ten film. To byłby ciebie taki niemowa no bo w sumie. Jakby tak, bo komentarze były, że chłop to urodzony aktor. Ja mówię, przecież on nic nie powiedział. Stoi gdzieś tam w kącie i on jest urodzony aktor. A ja? Przepraszam? Co najwyżej mim, a nie aktor. Tak. No, aktor tylko jest, ale nie, już nie jestem zazdrosna. Już tam, jak, nie, no, ale oddałaś mu tą postać drugoplanową. Ja po prostu widzę, jak Mateusz się wczuł w to wszystko i potrafi też samodzielnie wymyślać różne rzeczy. I rozkwita. No to już tak, cieszę pięknie się bardzo je z tego. Oczy. Pięknie. No. Słuchajcie, my was znamy z internetu od całkiem niedawna, a wy jesteście razem bardzo długo. Powiedzcie trochę o historii tej swojej miłości, tego poznania, kiedy to było, jak to się zaczęło, kto na kogo poleciał. Mieliśmy właśnie wymyśleć taką historię, bo się spodziewaliśmy takiego pytania, jak się poznaliśmy, ale nic właśnie nie udało nam się wymyśleć, to może powiemy prawdę. Trudno, dobrze, niech będzie. Tak? No co, no poznaliśmy się na imprezie, no na melanżu kiedyś tak się określało imprezę. Ale ile mieliście lat na tym melanżu? Byliście pełnoletni na melanżu? 19 tak. Miałam, tak? Tak. Tak. A ja miałem 23. 20. To już stary kawaler. No i co, wchodzi ona i znaczy, co się nie, dzieje? Ogólnie ten tak jakby... My się poznaliśmy przez naszą koleżankę wspólną, dokładnie, która kręciła z kolegą Mateusza. I ja tak na doczepkę z nią chodziłam. Wracaliśmy w nocy w jednym samochodzie z tyłu, tak. Tak jakby z jedzenia wieczornego. Aha, tak, nocnego. I co się pierwszy wydarzyło tam na ten... był tak jakby ten pocałunek pierwszy. Przy wszystkich. W sensie nie wiem, czy nikt nie widział, no bo... Czekajcie, szybko to zrobiliśmy po prostu.
ale to jak ten, czekajcie, jak to było, Scyzoryk? Będę cię badał z tyłu i z przodu, no, pokażę ci tylne siedzenie samochodu, Scooby-Doo i ja, Scooby-Doo i ja. Tak było. Czyli to jest historia waszej miłości. Tak było. Tak. A na drugi dzień randka była w kościele. Tak, z koszyczkiem wielkanocnym poszliśmy do kościoła. Co dalej? Właśnie nie było rozmowy między nami za bardzo. I tak na sucho odwiózł mnie do domu i tak cześć, cześć i... Nie no, z tobą nie było rozmowy? Nie, nie i poszło, no wstydziłam się trochę, nie? Po poprzednim dniu. Po poprzedniej nocy. I się popłakałam do mamy, że na pewno nie będzie mnie chciał, bo tak na sucho mnie wręcz wywalił z tego auta. No ale kurczę, do kościoła cię zabrał od razu. No podobno to przynosi szczęście. Jak widać, przynosi. No ale słuchajcie, od tego pierwszego, od pierwszej randki w kościele do jakiejś poważniejszej relacji. A wy chcieliście coś wymyślać, życie pisze wiele przez ten. Mówiłem, że pod balonem, tak myślałam, żeby to coś... Nie ma co ściemniać. Nie ma co ściemniać. Taką macie historię, że nie trzeba dopalać tego niczym. Nie, absolutnie. Bezpłatnej reklamy to pójdzie. Powiedzcie, no dobra, były te jajca, było to święcenie, był kościół, był płacz do mamy. Co dalej? No później zaczęliśmy się już spotykać. I czyli tak, jednak i tak stanął na wysokości zadania, tak? Tak, tak. I już tak został właśnie. Później zaręczyny, już tak został. Tak. A czy zaręczyny były z jajem, jak pierwsze spotkanie? Tak, były z jajem. Zaręczyny były w Wigilię. Odbyły się przy mojej mamie. A Mateusz wymyślił, jeszcze wtedy nie były, wchodziła moda na takie pudełko w pudełku. Że było dużo pudełeczek i trzeba było, już zmęczona byłam trochę jakby tym przekładaniem. Tam pomiędzy pudełkami była jakaś czekolada, jakaś świeczuszka, coś tam, jakieś gadżety. Ja tak musiałam to wszystko rozpakowywać i karteczki. Karteczki, coś tam, on pisał, ja byłam myszką kiedyś. Kiedyś nazywał mnie Mateusz myszką, a teraz to już jestem co najwyżej mychą. Mychą. Awansowałaś. I jakby na końcu był pierścionek, ale... jakby ja się tak wzruszyłam, że to ja klęknęłam przed nim, a nie on przed mną. No tak nie. Było, tak było, no. A on stał, kiedy ty tak, klęczałaś? A później, nie, to siedział na krześle. Siedział na krześle, tak. A jeszcze później nie, szliśmy na drugą wigilię do mamy Mateusza i tam dostaliśmy opierdziel, że się spóźniliśmy i nie było to zbyt przyjemne, nie? No. Po zaręczynach czas na ślub. No i oczywiście wy jesteście tacy zdystansowani i różne robicie rzeczy w taki sposób zabawny, ale czy w tym momencie, kiedy pomyślałaś sobie, dobra, zaczynamy planować ślub i wesele, to też miałaś do tego taki dystans? Nie, my odciągaliśmy trochę ślub, jakby byliśmy sobie tak zaręczeni, żeby tak, nie wiem, jakoś tak, nie wiem, związać się bardziej tym pierścionkiem, nie wiem, co to oznaczało, jakby. Nie mam pojęcia do tej pory. I tak nie po dwóch, trzech latach jakby stwierdziliśmy, tak, że już trzeba, że to trzeba zrobić, to bo ceny idą w górę, to no, za dwa lata może być jeszcze drożej. Inflacja nas zeżre, zróbmy tak to teraz. A ślub zrobiliśmy taki bardzo standardowy. My się baliśmy nie w ogóle dłużej wydziwiać. No. Wydziwiać, baliśmy się wydziwiać. 200 osób, disco polo, 100 osób. 100 osób. Skupiliśmy się bardzo na muzyce. Chcieliśmy bardzo dobrą kapelę. I czyli? Udało nam się to bardzo. Muzyka była u nas fantastyczna. Mhm. Nie udało nam się z fotografem i kamerzystą. To znaczy, jakie były stopy? No, fotografka stała pod ścianą i musiałam jej machać i prosić o zdjęcie. Aha. Że przepraszam, czy możesz zrobić mi na przykład, nie wiem, jakieś koleżance zdjęcie. No, to nam się nie udało, nie? Czyli opieszałość fotografa. Tak, tak, więc... Za bardzo nie wiedziała, co tam robić. Nie skupiliśmy się po prostu na tym. A skąd wiedzieliście, tak, że ona taka nieudaczna? Tak, nie, no po prostu jakoś tak nam się trafiło, no. Więc tak bardzo standardowo, fryzurę miałam zwaloną oczywiście, to jest najgorszy koszmar panien wszystkich młodych. No miałam włosy dwa razy dłuższe niż teraz obecnie, a koczek wyszedł taki, pani fryzjerka mi wmawiała, że po prostu miałam za krótkie włosy. Nie? A malowałaś się sama? Też nie i popełniłam błąd, bo nie miałam pomalowanych prawie w ogóle rzęs i jakieś niebieskie cienie w ogóle do moich oczu były dopasowane, więc ale to jest przestroga, bo ja żyłowałam, oszczędzałam, po prostu też stwierdziłam, że jest mi to niepotrzebne. Ufałam jakby na tyle, że jeżeli ktoś jest specjalistą i decyduje, zapisuje mnie na fryzurę ślubną, nie wykonałam próbnych po prostu sobie takich rzeczy, bo stwierdziłam, że jest mi to niepotrzebne, a powinno się jakby już biorąc ślub, płacąc nawet 5 razy za próbne makijaże, to ten koszt jest tak minimalny przy tym wszystkim, że warto jednak poświęcić te pieniądze i nie oszczędzać. I chodzić nawet 10 razy na próbne fryzury i makijaże, aż do skutku, nie? Aż się trafi na osobę, która zrobi ci to, w czym ładnie wyglądasz. Szkoda.
Szkoda, bo to taka... No ale zawsze możemy to powtórzyć. Zawsze możemy to powtórzyć. Ale właśnie, bo drugi raz, Izek, my byśmy mieli brać ślub. Tak. Ale nie będziemy brać. Chyba, że na jakieś rocznice. Rocznica, odnowienie przysięgi. No może coś kiedy tam? 10 lat? Czekajcie, kiedy 10 lat będzie? Może w 2025. A, 2025. Za rok. No ale nie wiem, czym nam się będzie chciało. To trzeba też dużej organizacji i... No dobrze, ale zaczęłaś mówić, jak mielibyśmy drugi raz robić, to jakby było? To byśmy pojechali sobie gdzieś na rajską plażę. Ja bym była na boso, Mateusz też na boso. Albo, tak, w laczach. Albo w laczach jakichś takich porządnych, skórzanych, nie? I byśmy sobie taki wianek z żywych kwiatów, delikatna sukienka, Mateusz, lniane jakieś taka koszulka i spodenki, tak byśmy wzięli sobie sami ślub. Sami? Tak. Sobie sami? Tak. Przynajmniej z jakąś ekipą wideo, co? Statyw byśmy postawili, sami się nagrali. No. I by było najlepiej. Ale by się to obejrzało. No. Dobre by było. No. Ale najpierw trzeba jechać tam, nie, z orkiestrą, ale to już jakoś może byśmy dali radę, no. Znajdź idealną suknię dla siebie w moim Concept Store. Umów wizytę już dziś. Ty, Basiu, no nie miałaś takiego męskiego wzorca wyniesionego z domu. Dlaczego wiedziałaś, że Mateusz to jest właśnie ten facet, na którego warto postawić? Mama mi powiedziała coś takiego, że jak chłop czyste buty nosi, to będzie dobre. I tak spojrzałam, że ma czyste zawsze buty i do tej pory dba, więc tak zostało. No ale faktycznie, no to się zgadza. Wszyscy inni mieli brudne? No takie ufajdane, no. A Mateusz faktycznie ma zawsze czyściutkie buty. Mam powiedziała, takie okolicy ty mieszkasz, że tam takie bagna. Basia, będzie to dobre, bo on takie ma czyściutkie buty i białe ząbki, że ho, ho. Czyli posłuchałaś mamy. Tak jakby. Super. To teraz powiedz, jak długo trzeba było Mateusza namawiać, żeby się przebrał za kobietę? W ogóle właśnie nie. Go nie namawiam. Chyba od ciebie to wyszło, że chodź zrobimy, bo tam mieliśmy nagrać taki filmik chyba o tym, że, jakby, że kiedy twój mąż jest twoją najlepszą przyjaciółką, nie? Mhm. I on jakby, to dawaj, to ja się tam ten, to umaluj mi jeszcze, żeby było to bardziej realistyczne, nie? Mhm. Żebym była ładniejsza. Teraz nie chcę się trochę malować, bo chyba ma uczulenie na kosmetyki i go zawsze oczy biegą. O, no. Musisz hipoalergicznie zacząć używać. Tak delikatnie to robimy, jak coś. No. No dobrze, filmik o najlepszej przyjaciółce poszedł nieźle, a w życiu kto jest twoją najlepszą przyjaciółką? Oprócz mnie. Wiadomo. Oprócz mnie, no to moja mama, mój mąż, tak mogę powiedzieć. I mam nadzieję, że moje córki, już one są chyba moje też najlepsze przyjaciółki. No. Moje córki. Tylko wiesz, nie chciałabym, żeby to była całkowita relacja, tak wiesz, nie chcę być taką matką, że całkiem mamy, jesteśmy z dziećmi na poziomie przyjacielskim. Chcemy to utrzymać, bo widzimy, że to jest bardzo dobre w wychowaniu dzieci, nie? Że mówią po imieniu dzieci. Czasami tak, czasami się zdarza, że po imieniu mówią, ale wiedzą, że jakby to jest mama i tata, nie? No ale też jakby ja mam chyba bardziej twarde podejście do wychowania. Mateusz jest bardziej... Nie ugięty wersja to light. Akurat. Wersja light, no. Jestem w stanie w to uwierzyć. Prawda? Ding. Ding. Czy wy myśleliście o tym, żeby wasze dzieci pracowały w internecie kiedyś, idąc waszym śladem? Jak będą chciały, to mogą. To czemu nie? A czy my widzimy po naszych córkach, która bardziej by była do tego podatna? No, która? Młodsza. No, zdecydowanie. Tak. Wiele osób ocenia internet jako zło, bo w internecie faktycznie jest przedstawiane dużo takiej nieprawdy, takiej różowości za bardzo, nie? Przerysowania pod względem takich lepszych rzeczy, dobrych, pięknych, bogatych i tak dalej. Być może w niektórych osobach po prostu wzbudza to smutek, ale nie dlatego, że może ktoś zazdrości. Są oczywiście osoby, które zazdroszczą, ale jak się tak ktoś napatrzy na szczęście kogoś, na taką radość cały czas, na jakieś, nie wiem, superlatywy, bogactwo płynące po prostu szczęście rzeką, a ma swoje takie realne życie, to może to się wiązać ze smutkiem.
Tylko że te osoby, które pokazują ten lukier, też mają przecież swoje smutki i też są ludźmi. I nie można też od niektórych wymagać tego, żeby się dzielili też smutnymi rzeczami, bo po prostu niektórzy chcą zostawić to dla siebie. Ale też dla niektórych wejście na przykład na Instagram to jest taki moment właśnie takiej, wiesz, rozrywki. I tak, ja prowadzę swój profil, szukają tam smutków. Tak, tak. Mhm. Tak. Chociaż uważam, że też warto dzielić się, jakby ja od siebie też dzielę się, staram się czasami dzielić tymi gorszymi chwilami i jakimiś takimi przeżyciami, bo chciałabym, żeby jednak ludzie wiedzieli, że osoby, które występują przed kamerą, w social mediach czy w telewizji, są po prostu normalnymi ludźmi, którzy mają swoje emocje, uczucia i tak dalej i też mają gorsze chwile. Wiele osób uznaje, że praca w internecie to nie praca i ogólnie to jest zabawa za wielkie pieniądze. Jakie wy macie do tego podejście? No, że pracy na pewno jest dużo bardzo. Tak, to jest ewidentnie, nie wszystko oczywiście to, co jest u mnie dostępne w social mediach, to jest praca. To też jest, dużo tam jest pasji przede wszystkim. I dla mnie to jest spełnienie marzeń, bo ja jestem jakby na swoim Instagramie, jestem wszystkim. Ja wymyślam pomysły, ja piszę scenariusze, ja to nagrywam, ja to montuję. Jestem zależna tylko od, właściwie tylko siebie, od tego, czy mi się chce, czy mi się nie chce. A w związku z tym, że mi się zawsze chce, no to jest zajebiste, czego chcieć więcej. Dla wielu osób to jest takie pójście na łatwiznę. Nie, właśnie nie. Internet to jest lekki pieniądz za nie. Internet jest wspaniałym dla mnie narzędziem, ponieważ nie wiem, czy robisz tutaj, to, co lubisz, tak? Czy tutaj, wiesz, nie chcę się za bardzo też, wiesz, up, nie? Mhm. Ale chodzi o to, że jakby jestem przykładem ku temu, że chcieć to móc i nie musiałam mieć znajomości, nie musiałam mieć pieniędzy, nie musiałam nie wiem czego jakby zrobić. Ja po prostu musiałam być, musiałam coś tutaj mieć, żeby jakby to realizować i właściwie wystarczy mi do tego tylko telefon i mózg, trochę pomysłu, trochę oleju w głowie i mogłam sobie jakby wymarzyć, zrobić życie takim, jakie chciałam mieć zawsze. No dobrze, powiedzcie w takim razie, czego mam wam życzyć na przyszłość? Co byłoby takim spełnieniem marzeń? Nieskończonych pomysłów. Tak. Żeby tata piara się nie skończyła. Żeby tak. Albo mi nieraz życzyli, że ja się skończę. A widzisz, a ja czekali, się nie skończy. Czekali niektórzy, co się odzywali różni do mnie ludzie z świata show biznesu, że tak pół roku mnie obserwują i tak właśnie sobie myśleli, czy ja skończę. Czy to już będzie koniec? Czy to już będzie koniec, czy nie? A to proszę bardzo, niespodzianka, zaskoczyłam wszystkich. Żyję dalej. Życzę wam, żebyście zawsze trwali, byli z tą energią, z tymi głowami pełnymi pomysłów, no i żeby to byś cierpliwość nie skończyła. Tak. Super. Yeah. Buziaki, dziękuję wam bardzo. Ale z tobą? Co ze mną? Buziaki? No dawaj już tu. Nie mówię, raz się żuję. A mogę z twoim serem? Tak. No pewnie, dobra. 5 zł.